Nie, 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 nie. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiale, którego oczywiście na początku tego tygodnia nie planowałem, ponieważ Lucasfilm wyczuwa najwyraźniej magicznie, kiedy mam już zapracowany grafik i dorzuca kolejne newsy, żebyśmy mogli porozmawiać o, cóż, kolejnym nadchodzącym filmie gwiezdnowojennym, ponieważ w dniu wczorajszym cały świat gwiezdnowojenny obiegł news, iż doczekamy się filmu o Mando i Grogu. Na oficjalnej stronie Star Wars, do której link oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału, znajduje się krótka zapowiedź dotycząca tego oczywiście dzieła. Cytując po angielsku: "Directed by Jon Favreau and produced by Favreau, Kathleen Kennedy and Dave Filoni, The Mandalorian and Grogu will go into production in 2024 to movie theaters." Co jest ważne, o czym będę mówił później. "Mandalorian and Grogu will lead Lucasfilm ongoing feature development slate including films helmed by Sherman Obey-Chinoy, James Mangold and Dave Filoni, who is also currently developing Ahsoka Season 2 among those in the works." Czyli generalnie rzecz ujmując, w 2024 roku, tłumacząc na polski, rozpoczyna się produkcja filmu, który roboczo nazywa się Mandalorian and Grogu. I zacznijmy może omawianie, rozbieranie tego małego newsa, ale dosyć bogatego w detale od końca. Po pierwsze, mamy potwierdzenie drugiego sezonu Ahsoki. I ja wiem, że wiele osób teraz kręci oczami i twierdzi, że to było oczywiste, ale warto zaznaczyć, że mamy na razie pierwsze oficjalne potwierdzenie tego, że będzie drugi sezon Ahsoki i że jest on w trakcie produkcji. Więc to tylko tak powiedzmy dla formalności. Natomiast druga sprawa to coś, co dosyć szybko pojawiło się w komentarzach wszelkiego rodzaju i jest trochę dla mnie niezrozumiałe, ponieważ bardzo często wiele osób twierdziło, że to jest tak naprawdę kolejna zapowiedź czy potwierdzenie tego filmu Dave'a Filoniego. Co jest nieprawdą, ponieważ sam news, jak przed chwilą usłyszeliście, jak sami możecie przeczytać, mówi, że do istniejącej zapowiedzianej trójki filmów, czyli pseudo epizod 10 o Rey, film o początkach Jedi, jak i również właśnie film Dave'a Filoniego, do tego trio dołącza czwarty film dotyczący Mando i Grogu, czyli Dave Filoni powiedzmy będzie nadal kontynuował swoją historię związaną z Ahsoką, Traunem, najpierw poprzez drugi sezon Ahsoki, potem zakładam przez film, natomiast Jon Favreau, raczej Jon Favreau w większej ilości bym powiedział, on będzie zajmował się właśnie tym filmem. I zanim jeszcze przejdziemy do tego samego omawiania tego newsa, jest jeden mały szczegół, na który zwrócił mi uwagę mój kumpel Bolek, którego pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za tą uwagę. Jest fakt tego, że jest wspominany Mangold i jego film. I może to wydawać się oczywiste, no bo był ten film jak najbardziej zapowiedziany, więc o co chodzi? No to chodzi, że Mangold raczej nie ma dobrej pasy teraz w Disneyu po kiepskich wynikach finansowych i ogólnie średnim, chyba mogę powiedzieć, przyjęciu Indiana Jonesa, który tak naprawdę tak szybko jak się pojawił na ekranach kin, tak szybko zniknął z naszej wspólnej świadomości. No on był reżyserem tego filmu. No raczej powiedział, wielu fanów zakładało, że no prędzej czy później gdzieś ten tytuł Mangolda najpierw trafi na półkę, a potem trafi w odmęty zapomnienia, ale sam fakt tego, że Mangold jest wspominany w tym newsie wskazuje, że jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest szansa, to znaczy cały czas ona jest i cały czas oficjalnie ten film jest w produkcji, ale w pewien sposób mamy tutaj pewnego rodzaju potwierdzenie tego, że nadal ten film może ujrzeć światło dzienne. Oczywiście jak to jest trochę z newsami z Lucasfilmu, czy też tymi wstępnymi zapowiedziami filmowymi, których już mieliśmy naprawdę sporo, a owoców tychże zapowiedzi niewiele, mamy kilka informacji, ale moim zdaniem mamy jeszcze więcej pytań. Bo pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, wiemy, że przed rozpoczęciem strajku scenarzystów i aktorów w Hollywood pojawiały się informacje, że czwarty sezon Mando jest przygotowany na papierze, właśnie napisany przez Jona Favreau. I teraz pytanie, czy nadchodzący film o Mando i Grogu jest zastępstwem epizodu czwartego, tylko sezonu czwartego, czyli powiedzmy cała historia sezonu czwartego została zmieniona na dwugodzinno 15-minutowy film kinowy, czy też ewentualnie mamy do czynienia z jakimś side questem, który będzie pewnego rodzaju przejściówką między trzecim a czwartym sezonem, taka pojedyncza, zamknięta historia, biorąc pod uwagę, jak
zakończył się sezon trzeci, że nasz Mando zakończył swoją przygodę z Mandalorianami, tak w dużym oczywiście uproszczeniu, złapał jakiś tam kontakt z Nową Republiką i na przykład na potrzeby filmu dostanie jakieś zlecenie, żeby walczyć z kolejnymi resztkami Imperium albo z jakimiś piratami, czy coś w tym rodzaju. Więc albo będziemy mieli cały sezon, który będzie skompresowany w formie filmu, albo będziemy mieli pewnego rodzaju przejściówkę, albo z tego, co już pojawiają się różnego rodzaju plotki, będziemy mieli wstęp do na przykład trylogii filmowej, która w trzech filmach będzie nam streszczała cały czwarty sezon przerobiony Mandalorianina. Ciężko jest właściwie powiedzieć na razie tego nie wiemy. Będziemy musieli oczywiście poczekać na więcej szczegółów. Przez chwilę również zastanawiałem się, czy ten film rzeczywiście będzie filmem kinowym, czy ewentualnie będzie zmienioną formą Mandalorianina na streaming Disney+, ale w samym newsie doczytaliśmy i słyszeliście i widzieliście, mamy powiedziane, że movie theaters, więc mamy do czynienia z prawdziwymi kinami. No i teraz zastanawiając się nad tym wszystkim... Nie mogę powiedzieć, że jestem całkowicie na nie, ale też nie mogę powiedzieć, że jestem całkowicie na tak, bo mamy zbyt mało szczegółów. Po pierwsze, co najbardziej budzi moją nadzieję, że będzie to właśnie taki side quest, że w pewien sposób odejdziemy od tych dużych wątków związanych z Luke'em Skywalkerem, z Mandalorianami, z resztkami Imperium i będziemy mieli po raz kolejny tego łowcę nagród, który jest cool w odległej galaktyce i który nawet powiedzmy ma tego śmiesznego sidekicka i który wykonuje jakieś zadania. I to byłoby coś, co bym najbardziej przygarnął. Dobrze napisany film dwugodzinny, który nie jest może specjalnie ambitny, który może nie jest specjalnie wyszukany, ale jest powiedzmy tą zabawą, westernowatością w świecie Gwiezdnych Wojen. Ale tutaj oczywiście wchodzi kolejne pytanie, kto właściwie za co będzie jak odpowiadał. No bo mamy zaznaczone, że od strony producenckiej oczywiście jest Kathleen Kennedy, więc tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Ona jest producentką wszystkich chyba rzeczy, na pewno filmowych i na pewno serialowych ze świata Gwiezdnych Wojen, więc to nie jest żadne zaskoczenie. Ale pytanie, jaki będzie podział obowiązków między Jonem Favreau a Dave'em Filoniem? Zakładam raczej, że większość ciężaru scenopisarskiego, czy reżyserskiego, czy producenckiego będzie po stronie Jona Favreau, jako że Dave Filoni jest już teraz zajęty z jednej strony produkcją, tworzeniem drugiego sezonu Ahsoki, jak i również tworzeniem, pisaniem, przygotowywaniem się do swojego, powiedzmy, dziedzica Imperium filmowego, więc Jon Favreau raczej przepisuje, poprawia, zmienia ten prawdopodobnie scenariusz sezonu czwartego na formę filmową i on będzie za to odpowiedzialny. Jednocześnie, co jest trochę niepokojące, no bo raczej Jon Favreau no nie jest spektakularnym, powiedziałbym, twórcą gwiezdnowojennym, szczególnie pod kątem scenariusza, ale z drugiej strony wchodzi tutaj aspekt tego, że będzie to film. Będzie to krótsza historia, która w 2 godziny będzie miała mniej czasu niż powiedzmy 8-odcinkowy serial, przez co większa ilość pieniędzy będzie włożona w mniejszą ilość czasu, jak i również będzie można bardziej dopracować scenariusz. Mam na myśli więc, że będziemy mieli bitwę w kosmosie, będziemy mieli bitwę na Ziemi, pewnie jakieś pojedynczki, potyczki, które będą lepiej przygotowane technicznie niż to, co mieliśmy do tej pory w serialu. Więc jest to w pewien sposób dla mnie pozytyw, czy ewentualnie może nie tyle pozytyw, bo jeszcze nie wiemy, czy to się oczywiście zdarzy, tylko pewnego rodzaju światełko na końcu tego tunelu, co sprawia, że całkowicie nie skreślam tego projektu. Z drugiej strony się trochę boję. Jasne, mogę zrozumieć, dlaczego Lucasfilm zdecydował się dodać taką pozycję. Biorąc pod uwagę ostatnie strajki scenarzystów i aktorów, coś w pewien sposób do kin trzeba wypuścić. Z drugiej również strony ciężko mi wyobrazić sobie lepsze wejście do kina gwiezdnowojennego po takiej przerwie, jaką mieliśmy od 2019 roku, od Rise of Skywalker, jak znani lubiani Mando i Grogu. Oczywiście tutaj cały czas rodzi się z tyłu mojej głowy pytanie, jak bardzo ten film będzie wiązał się z serialem i czy na przykład film nie będzie pewnego rodzaju przejściówką i zachętą, że chcesz skumać więcej z filmu, kup subskrypcję na Disney, na Disney+, więc... Może tak będzie, może nie będzie, zobaczymy. Co jest jednak dla mnie najważniejsze, ja prywatnie uważam, że nie powinien i jeszcze jest szansa, że to nie będzie pierwszy film gwiezdnowojenny od czasów epizodu 9. Wydaje mi się, że w wyścigu jest na prowadzeniu film o Rey pod względem produkcji, scenariusza i to jest chyba większa szansa, chociaż może niewielka. Ciężko nam jest powiedzieć, bo w tym roku produkcja wchodzi tego Mandalorianina, więc pytanie, co to znaczy produkcja, czy preprodukcja, czy jakiś powiedzmy
pracę nad scenariuszem, czy już na przykład pod koniec roku będziemy wchodzić na plan, bo jeżeli tak, no to możemy mieć dwa filmy gwiezdnowojenne blisko koło siebie. A dlaczego uważam, że film o Rey powinien być pierwszy i dlaczego moim zdaniem jest o wiele, wiele, wiele ważniejszy niż Mandalorianin, no to o tym będę mówił w przyszłym tygodniu w osobnym materiale, tak więc już teraz mini reklama. Natomiast podsumowując tą moją bełkotliwą wypowiedź, okej, dostaliśmy po pierwsze kolejną zapowiedź filmu gwiezdnowojennego, a wydaje mi się, że na pewno ja, jak i pewnie wielu innych fanów, podchodzimy na zasadzie i tak skasują. Znaczy, to jest troszeczkę dowcip, ale też oparte na dużej ilości prawdy. Więc jak dostarczycie nam film, jak dostarczycie nam szczegółów, jak dostarczycie nam trailerów, teaserów konkretnych i premiery kinowej, no to wtedy będziemy mogli rozmawiać i wtedy będziemy mogli zobaczyć, bo na chwilę obecną wygląda to trochę jak może nie tyle ratowanie sytuacji, co pójście w bezpieczną stronę, bo możemy spokojnie założyć, że ten film zarobi na siebie. Trzykrocie nie wydaje mi się aż tak bardzo, ale może na pewno zadziałać marketingowo dobrze, biorąc pod uwagę, że Mando i Baby Yoda przez ostatnie lata to są główne takie konie naciągowe, pociągowe marki gwiezdnowojennej. Ale pożyjemy, zobaczymy. Tu jest zbyt wiele niewiadomych na tym etapie produkcji, żeby stwierdzić, czy to, jak to się zapowiada właściwie. Nie mogę też powiedzieć, że jakoś są te aspekty, o których mówiłem, pozytywne, na które ja czekam, które sprawiają, że okej, rzeczywiście daje szansę temu filmowi jakąś większą szansę, bo mimo wszystko ten dwugodzinny, nazwijmy to, format kinowy, z lepiej napisanym scenariuszem, z lepiej dopracowanymi aspektami technicznymi, z większym budżetem, to jest coś, co rzeczywiście może działać pozytywnie i mam nadzieję, że tak będzie, ale też mam nadzieję, że Mando nie będzie bawił się w tę dużą stawkę. Niech on będzie sobie tym łowcą kul nagród na Dzikim Zachodzie w kosmosie, bo szczerze mówiąc, to jest najfajniejsze, co jest w Mando i mam nadzieję, że to jak nic zadziała i mimo wszystko za jakiś czas, nieokreślony jeszcze, będziemy mogli wszyscy wspólnie bawić się na solidnym filmie kinowym o Mando i Grogu. Swoją drogą mam nadzieję, że tytuł w jakiś sposób zmienią, bo tak Mando i Grogu... Nie wiem za bardzo, na co mogliby zmienić, ale brzmi to tak trochę nie za bardzo. Tak więc, moi drodzy, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą zapowiedź. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I standardowo przypominam, że jeżeli tak, to bardzo serdecznie zachęcam. Możecie wesprzeć moją działalność, wspierając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!